Przez 6 dni najlepsi młodzi szermierze z całego kraju walczyli o medale ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. I chociaż w Olsztynie ta olimpijska dyscyplina dopiero odradza się, to powodów do wstydu na tle przeciwników nie ma. W stolicy regionu działają dwa kluby szkolące szermierzy, Hajduczek i Riposta. Każdy ma swój sposób na dojście do sukcesów. Staramy się już prawie 10 lat i w tej chwili widać to na tej Olimpiadzie Młodzieży, że ta nasza ciężka praca związana z krzewieniem szermierki tak naprawdę, bo do wyczynu nam jest bardzo daleko, przynosi efekty. Bo 10 lat temu podczas tej imprezy także na Warmii i Mazurach naszego regionu nie reprezentowała żadna drużyna. Tym razem jest dużo lepiej, bo w szabli są 3 ekipy. Trzeba co najmniej 2-3 lat ciężkiej pracy, żeby cokolwiek zrobić. Mówię, to tam, mówię, nasze dziewczyny z Riposty w tamtym roku jako młode dziewczyny zrobiły medal Mistrzostw Polski Młodzików. W tym roku przeszły do kategorii wyższej. Co cieszy, tę dyscyplinę sportu chce uprawiać w Olsztynie coraz więcej osób. Można poprawić technikę, zwinność i wytrzymałość. Jest taki sport walki. Wszystko, co robisz, robisz dla siebie, osiągnięcia. Możesz się wyżyć, ale jednocześnie musisz bardzo myśleć. To takie jakby, nie wiem, połączenie szachów z jakimś sportem walki. Wbrew pozorom nie walczysz sam, bo jest zawsze bardzo dużo rodziny albo też przyjaciół koło ciebie. Rywalizację szablistów wygrał AZS AWF Warszawa. Wśród dziewcząt najlepszy ZKS Sosnowiec.